Przepaszcie się i płaczcie, kapłani. Podnieście lament, słudzy ołtarza. Wejdźcie i nocujcie w worach, słudzy Boga mojego, bo odmówiono domowi Boga waszego ofiary pokarmowej i płynnej. Uświęćcie się przez post, zwołajcie uroczyste zgromadzenie, zbierzcie starców, wszystkich mieszkańców kraju do domu Pana Boga waszego i wołajcie do Pana: ach, biada, co za dzień, bliski jest dzień Pański, zniszczenie przyjdzie od niszczyciela. Dmijcie wróg na Syjonie, a wołajcie na górze mej świętej. Niech zadrżą wszyscy mieszkańcy kraju, bo nadchodzi dzień Pański, bo jest już blisko. Dzień ciemności i mroku, dzień obłoku i mgły. Jak zorza poranna rozciąga się po górach, lud wielki a mocny, któremu równego nie było od początku i nie będzie po nim nigdy, aż po lata następnych pokoleń. Dzisiejsza liturgia słowa otwiera się tym słowem proroka Joela. Przepaszcie się i płaczcie, kapłani, bo domowi Boga waszego odmówiono ofiary pokarmowej i płynnej. Jak to słowo przychodzi dzisiaj do mnie? Ostatnio mieliśmy liczenie w Kościele, tak zwane liczenie wiernych. Ja nie jestem fanem liczenia wiernych. Dawid policzył swój lud i za to przyszła kara Boża. Bo liczyć lud, po co liczymy lud? Żeby zobaczyć, jak jesteśmy silni, ile znaczymy jeszcze, nie? Jakie mamy posiadłości, na co nas stać, po co liczymy lud? Izrael może być liczony tylko w jeden sposób. Każdy przychodzi i składa ofiarę. Po tym, ile hojności w nas jest, ile w nas jest gorliwości, ile w nas jest wdzięczności wobec Boga, która objawia się tym, ile my oddajemy Bogu z tego, co otrzymaliśmy, to świadczy o mocy ludu, nie to, ilu nas jest. Ale zostawiając tą kwestię tego liczenia, nie? Bo kiedy liczymy i chcemy zobaczyć, no, na ile nas stać, jak mocni jesteśmy, jaką kartę przetargową mamy na przykład względem państwa, względem innych, ilu ludzi idzie za nami, nie? Jak mocni jesteśmy i teraz muszą nas słuchać, bo nas jest wielu, muszą się z nami liczyć. To nie jest myślenie Boże, ale to jest już inna historia. Ale było liczenie. Nie wiem, czy teraz podejrzewam, że będziemy wiedzieli, ale z tego, co my już wiemy, jak liczyliśmy, prawda, to w tym roku, po tej całej pandemii, po skandalach, po strajkach, po tym wszystkim jest nas o 500 osób mniej. Dużo. Jak nas 2 lata temu było 1900 osób na Eucharystii w niedzielnej, to teraz nas było 1400, 500 osób mniej. Dużo, nie? Jedna czwarta praktycznie mniej. I to słowo mówi: przepaszcie się i płaczcie, kapłani, bo odmówiono domowi Bożemu waszej ofiary pokarmowej i płynnej. Nie gromadzimy się, brak braci. Nie? Płaczcie, przepaszcie się i płaczcie, kapłani. I to jest ciekawe, że to słowo jest skierowane do kapłanów na początku. Bo taka jest prawda, nie? Że dokąd prowadzicie lud? Gdzie jest ten lud, który został powierzony waszej opiece? Jest takie piękne słowo, które mówi, nie pamiętam, któryś z świętych powiedział, czy z papieży, że jak proboszcz stanie u bram nieba, to
Pan Bóg się go zapyta, gdzie są ci wszyscy ludzie, których ci powierzyłem? Jak ich nie ma razem z tobą, to wracaj tam, skąd przyszedłeś. To jest prawda. Nie? Jest pewna odpowiedzialność. A więc przepaszcie się i płaczcie, kapłani. I możemy powiedzieć, będzie lepiej. Ale słowo proroka Joela mówi, że będzie jeszcze gorzej. Uwaga, bo zbliża się dopiero dzień pański. I mówi, że będzie dzień ciemności i mroku, dzień obłoku i mgły. I kiedy słucham tego słowa, to jeżeli teraz nie jest źle, to co to znaczy, jak będzie naprawdę źle? Jak teraz patrzymy się, nie? I bardzo pięknie, bo on mówi najpierw do nas. To znaczy najpierw, prawda jest taka, że najpierw my musimy się nawrócić. My musimy zmienić nasz sposób myślenia. Bo dlaczego nie ma tych braci? Co zaniedbaliśmy? Co zrobiliśmy nie tak? Oprócz tych wszystkich różnych skandali, ale dokąd prowadzimy lud Boga? Jak go formujemy? To jest ta pierwsza. Ale potem to słowo mówi tak. Nie wiem, czy dobrze słuchaliście. Mówi tak. Uświęćcie się przez post, zwołajcie uroczyste zgromadzenie i mówi tak, zbierzcie starców. Zbierzcie starszych. To bardzo pasuje do naszego zgromadzenia tutaj, nie? Bo nam się wydaje, co my tu już możemy zrobić, nie? Mamy swoje lata, my już swoje życie przeżyliśmy, to teraz wydawałoby się, jest następne pokolenie. Jak ja mam tam 70 lat, ale dla Pana Boga wiek się nie liczy. I On wie, że starcy, starsi, ci, którzy życie już przeżyli, mają mądrość, mają doświadczenie. Jeżeli są przy Bogu, to wiedzą, dlaczego są przy Bogu. Jak człowiek jest gdzieś tam mały, no to wierzy dlatego, że jego rodzice wierzą, dlatego, że jego mama prowadzi do kościoła, że się go wprowadza w tradycję, ale kiedy człowiek jest starszy, przeżył życie, przeżył wiele trudnych sytuacji, przeżył krzyże, przeżył cierpienie, przeżył choroby, przeżył konflikty, przeżył trudności i wtedy doświadczył, że na Bogu można się oprzeć, że Bóg przeprowadza przez wszystko. To kiedy ma swój wiek, to może to wie, na czym się oprzeć, na swoim doświadczeniu. Dlatego prorok Joel zaprasza do tego, zgromadź starszych, a potem wszystkich. My będziemy gromadzić w niedzielę. Już zapraszam teraz prawie codziennie. Jestem jak trąba, która brzmi codziennie i zaprasza. Zaczynamy katechezy dla dorosłych. Czasami myślimy sobie, co mi może już coś powiedzieć? Ja już jestem stary, niech młodzi przychodzą. Joel dzisiaj mówi, zgromadź starszych. Zapraszam was, przyjdźcie w niedzielę o 20:00 na taką pierwszą katechezę. A potem na inne katechezy, które będą. Bo Bóg chce gromadzić swój lud. Bo Bóg ma odpowiedź na tą sytuację. Tego, że nas jest tak dużo mniej. Jest takie piękne słowo, kiedy Chrystus mówi, kiedy zobaczycie, że będą kataklizmy, będą trzęsienia ziemi, będzie prześladowanie, będzie ucisk. To jest ten dzień, o którym mówi dzisiaj Joel. Dzień ciemności, mroku. Mówi, to wy umocnijcie wasze omdlałe kolana, podnieście wasze głowy i radujcie się, bo na obłokach przychodzi Syn Człowieczy. Bo odpowiedzią na ten dzień straszny, którego dzisiaj Bóg zapowiada, na tą sytuację, która jeszcze przyjdzie. Jak patrzymy się na zachód, to nas jest jeszcze całkiem nieźle wiele. 1400 osób na 10 tysięcy, 10 tysięcy parafia, 1400 osób w niedzielę, dużo mało? To i tak jest dużo, myślimy sobie, nie jest jeszcze tak źle. Ale Joel mówi, 500 osób mniej przez 2 lata, a będzie jeszcze gorzej? Jaką mamy dać odpowiedź my, którzy jesteśmy? I zaczyna się od starców, zaczyna się od starszych. My mówimy, nie, młode pokolenie trzeba pozyskać, ale żeby pozyskać młode pokolenie, to Bóg mówi, ale ja potrzebuję mówić do twojego serca, który jesteś starcem, który jesteś starszy, który masz doświadczenie. Żeby mówić do ciebie, żebyś ty mógł dać, ty, który jesteś moim kościołem, mój kachal, moje zgromadzenie święte, który przychodzisz i składasz Bogu ofiarę biesiadną, płynną,
który się gromadzisz na Eucharystię, który przychodzisz do spowiedzi, żebyś mógł dać dobrą odpowiedź na te wszystkie wydarzenia. Potrzebujesz przyjść, zgromadzić się. To mówi Joel, to nie mówię ja. Słuchaliście słowa. Bo jest odpowiedź, bo przychodzi dzień. Dzień sądu. Ten psalm pięknie mówi, że Pan zasiada, przygotował swój tron. I my wiemy, co jest tronem Boga. Krzyż jest tronem Boga, prawda? Dzisiaj piękne jest to wprowadzenie do Ewangelii, było powiedziane, że teraz władca tego świata zostanie precz wyrzucony, a ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie. Tutaj dokonało się zwycięstwo nad nieprzyjacielem. Dlatego potrzebujemy słuchać o tym zwycięstwie. Potrzebujemy słuchać o zwycięstwie Chrystusa nad śmiercią, o zmartwychwstaniu. Bo Chrystus zwyciężył śmierć. I potrzebujemy słuchać, i nie tylko słuchać. Potrzebujemy, żeby, tak jak Chrystus mówi dzisiaj w Ewangelii, palcem Bożym wyrzucił tego złego ducha. Palcem Bożym. Palec Boży to jest Duch Święty. I tutaj Chrystus na krzyżu tchnął swojego Ducha Świętego. Jest powiedziane, że Chrystus tchnął ducha, kiedy umierał. I ten duch chce lądować w naszym życiu, chce wejść w nasze wnętrze, dać nam to zwycięstwo nad śmiercią, żebyśmy stali się Chrystusem pośród tego pokolenia. Wtedy będziemy mogli dać dobrą odpowiedź. Ale nie zaczyna się od młodych, którzy są daleko, którzy nie chcą słuchać. Co masz im powiedzieć? Rozmawiacie ze swoimi dziećmi albo ze swoimi wnukami, prawda? Chcą słuchać? Idź na mszę świętą. Oni mówią, babciu, przestań, bo ci już więcej do ciebie nie przyjdę. Ile razy będziesz mi mówić? Weź ślub. Dlaczego żyjecie bez ślubu? A co? Przestań już tak mówić. Już nie chcę cię słuchać. Nie przyjdę więcej do ciebie. Nie rozmawiacie? Albo z sąsiadami patrzycie się, co się dzieje, mówicie, zmienili nam wszystko. To już nie jest ten świat, który znam. Dlatego dzisiaj Joel mówi, zwołaj starszych. Bóg dziwnie przewiduje i robi różne rzeczy. Zaczyna dzisiaj od starszych i przyjdźcie, bo ja chcę z wami dać odpowiedź na tą sytuację. Chcę, żeby twoje dzieci, twoja synowa, nie wiem, twój syn, twoja córka wrócili do Chrystusa. To mówi, zgromadź starszych. Zacznijcie od siebie, zacznijcie wy. A wtedy zobaczycie, że rzeczywiście ten duch, który będzie przychodził, bo Słowo Boga jest duchem i życiem, jest mieczem obosiecznym, jest potężny. Kiedy będzie lądować w naszym życiu, tak zmieni nasze życie, że my jako Kościół, ta garstka, ta reszta, która zostanie, będziemy tak wystarczająco mocnym światłem, które oświeci tych wszystkich, którzy dzisiaj są w ciemności. A więc odpowiedź na to wszystko, co się dzieje, jest przyjść i słuchać tego, co Bóg mówi do nas. Zaczynamy. Zapraszam was bardzo. Jeszcze raz kolejny. Przyjdźcie w niedzielę o 20:00. Zacznijcie słuchać Słowa Bożego. I tego, dokąd Pan Bóg chce nas doprowadzić. A chce nas doprowadzić tam. Żebyśmy razem z Chrystusem zbawiali ten świat. Tak jak śpiewamy w pieśni, nie? Że z Chrystusem zbawiać świat. Z Chrystusem. W Chrystusie i przez Chrystusa. Będziemy dzisiaj mówić na Eucharystii. Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, wszelka cześć i chwała. Ale z Chrystusem, w Chrystusie i przez Chrystusa. Tak jak On, dając swoje życie. Żeby to było możliwe, potrzebujemy, żeby Chrystus palcem Bożym, Duchem Świętym przemienił nasze życie.